Witaj na kanale. Film składa się z dwóch części. Część pierwsza to podstawowe informacje o zwierzaku. Natomiast część druga to odgłosy zwierzaka. Odgłosy możesz wykorzystać w dowolny sposób. Gdzie chcesz, jak chcesz. Zupełnie za darmo. Koń, znany jako Koń Zwyczajny, to ssak należący do rodziny koniowatych. Charakteryzuje się wydłużoną głową, długimi i cienkimi kończynami, długim ogonem pokrytym włosiem oraz grzywą na karku i czole. Te zwierzęta występują w wielu różnych odmianach barwnych i rozmiarowych, od najmniejszych, takich jak kuce, po największe rasy o imponującej masie i wzroście. Konie odgrywają znaczącą rolę w życiu ludzi od wieków zarówno w pracy, jak i w sporcie oraz rekreacji. Koń ma długość ciała w przedziale od 140 do 180 cm i może ważyć od 400 do 1000 kg, zależnie od rasy i indywidualnych cech. Średnia długość życia tych zwierząt wynosi około 35 lat. Konie występują w szerokiej gamie kolorów, w tym mlecznosiwym, siwym, gniadym, kasztanowatym i wielu innych. Najszłachetniejsze rasy, takie jak koń arabski, są cenione za swoje wyjątkowe cechy i temperament. Konie są roślinożercami i głównie odżywiają się trawą, sianem oraz różnorodnymi owocami i warzywami. Ich dieta musi być bogata w błonnik i odpowiednio zbilansowana, aby zapewnić im zdrowie i energię. Mimo swojego dużego rozmiaru, konie mogą stać się ofiarami drapieżników, głównie w młodym wieku lub w sytuacjach, gdy są osłabione. Naturalnymi wrogami mogą być duże drapieżniki występujące w ich środowisku naturalnym. Konie można spotkać na całym świecie, w różnych środowiskach od pól i łąk, przez stajnie, aż po stepy. Zostały one udomówione przez ludzi tysiące lat temu i od tego czasu są obecne w różnorodnych kulturach i geografiach. Ich zdolność adaptacji pozwala im żyć w wielu różnych warunkach, od chłodnych klimatów po gorące pustynie. Koń należy do domeny eukariontów. Królestwa zwierząt typu strunowców, gromady ssaków, rzędu nieparzystokopytnych i rodziny koniowatych. Jest to dobrze zdefiniowana grupa, w której koń domowy stanowi jedną z wielu ras, różniących się między sobą wieloma cechami, lecz wszystkie zaliczają się do tego samego gatunku z konia zwyczajnego. Wait, wait, wait.